Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Widziałem, że gdzieś tam Kida już przyjechała z dziewczynami, bo byli gdzieś tam i tu coś jest gdzieś tam. Torby są, a ludzi nie ma. Trzeba uważać. Jest ich mał. Tu jesteśmy u pastora, tu jest cały jego pastorał, czyli świątynia, u góry jest krzyż. On jest sponsorowany przez Koreańczyków. Wbijamy się do pastora. Tu jest cały omówię. Tu jest jego cały pastorał. Teraz do środka nie wejdziemy. Church. Co myślisz o tym kmał? Idziemy dalej. To jest sala kościoła. Wbiłem się z kamerą. A tu jest... Hello Adam! Hello Adam, a tu jest kto tu jest? Kameraman? Yeah, hello. Avocado. Avocado? No. Avocado. Ani ekie tuot. Dobra, słuchajcie, ja muszę iść tam, bo gram. Także idę tam grać. Tu wam tylko chciałem pokazać i już wracam. Kmał idzie ze mną, chodź. Wracamy. Nic tu po nas, Kmał. Heretycy. Tu leży awokado. On tutaj hoduje sobie awokado, nawet spadło jakieś. To zabierzemy do nas. Chociaż to już mogły robaczki wpierdzielić, bo jest pękło. Dobra, ja muszę tam szybko iść. Zaczyna się wielki mecz, w którym ja biorę udział. Przyniósł tutaj taki... Zestaw. Jam ci to, nie chwaląc się, uczynił. Deska mięs. Pokroiłem. Przepraszam państwu, mówię jedną rzecz. No jest, przecież dla wszystkich to jest. Mogę jedną rzecz wziąć? Nie jedną, tylko wszystko. Słuchajcie, cały czas gramy, ja byłem teraz w kuchni zrobić taką przegryzkę z wasabi. Dużo wasabi, no i trochę tego wczorajszej habaniny z pomidorem. Witam wszystkich, dnia kolejnego. Właśnie się obudziłem, biorę laptka i idę tam na restaurację. Czyli tam. Znowu wieczorem mocno padało. W nocy. Ale to dla zieleni tylko lepiej. Zobaczcie, ile tutaj wody się nazbierało. Jakieś śniadanie trzeba zjeść jeszcze. No ja czekam na śniadanie, a widzę Krzychu już po śniadaniu i w basenie. Siemano Krzychu. Śniadanie? No czekam na śniadanie. Ja już byłem wcześniej, a nikogo nie było, to sam siedziałem, to muszę idę do pokoju, po prostu transport. A ty chcesz śniadanie teraz? Słucham? Chcesz śniadanie? Bo wydają, no to chodź. No. I takie śniadanie nam wchodzi, omlet, trochę mięsa. Słuchajcie, tam siedzi Marcin, tu jest jeszcze Tida cały czas. A ja dzisiaj też się szykujemy do wyjazdu. Słuchajcie, jedziemy z Miszą teraz po zakupy. Ja dzisiaj też jadę już do Phnom Penh. Ale jeszcze jakiś grill czy coś się szykuje. Kmał się wbija do sąsiadów. Trzeba drzwi otworzyć trochę, bo przewiał, żeby był. Strasznie gorąco w środku, bo otwierałem drzwi. Nie wiem, jak tu z klimą jest w tym aucie. Się dzieje. Między innymi drobne... Marcin nagrywa początek swojego materiału. Zapraszam i życzę miłego dnia.
dom partii i Misza nawet tutaj chyba jakichś budowlańców podbierał, żeby mu dobrze zrobili, no bo wiadomo, że chyba tutaj mają tych dobrych. Przyjechaliśmy do miasteczka zatankować dzika naszego. Stary, ale jary. Tutaj jeszcze stare dystrybutory. Taka bańka, pompka, nawet ręczna czasami, na korbkę. Chłopaki korek i na węch sprawdzali, czy tu jest ropa, czy benzyna. Bo ale nawet... wiesz, jak ładnie zapytałem, a sam z siebie jestem dumny. A, Marcin, dobrze. Zapytałem, czy benzyna, czy ropa. Marcin umie bo dobrze. Ja nie wiem. Sam generator u siebie? Tak. Na diesla? Tak. No to co za problem. To jeszcze wiemy, pod który resort. A później na rynek. Dobra. Słuchajcie, Misza dzisiaj robi imprezę u siebie na działce, więc ja wziąłem takie duże wino, to są dwa, można powiedzieć, 1,5 litra, tak? I jedziemy jeszcze tam inne rzeczy kupić, to do innego sklepu, nie? Misza zabezpiecza jedzenie, ja mu zabezpieczę sprawy wyskokowe. Idziemy do monopolowego. Jesteśmy w monopolistycznym. Już Misza tutaj wziął. Zakupy zrobione. Tytuł wiesz jaki dam? Kupiłem piwo, wino, wódkę. Bardzo dobry tytuł. Taki dużo mówiący. Misza, co ci się stało w rękę? Pora mokra. Wywaliłem się i sobie chyba odbiłem płuco, nie wiem. Ja nie jestem ubezpieczony, bo wiesz, no, wolność wyboru tutaj jest. Misza się pobiło wczoraj, pigułka. Motor. Sam. Dlatego mówiłem, że ja też nie jeżdżę nigdzie teraz po jakichś wioskach i tak dalej, bo pora deszczowa, często tam cały czas błoto mokro i łatwo glebę, nie, na motorze. Będziemy prosili Pawła, żeby nam pomógł przy farmie zrobić właśnie. Jest taki jeden zjazd dość trudny, a technologia jest stosunkowo prosta. Sam ją widziałem, że są zakupy tutaj, więc ja też pewnie pomogę. Można kupić złoto, ale my nie po złoto dzisiaj. Można kupić telefony Vivo, Oppo, ale my też nie po telefony. Po mięcho, na bazar. To jest taki klimacik małego miasteczka w Kambodży, azjatyckiego. Będziemy musieli też bagietki kupić, no i rzeczy na grilla, nie? A ja dzisiaj jadę z większością ekipy, tak więc też muszę na spokojnie. Chodzimy na ryneczek, oni już gdzieś mi uciekli, ja musiałem sobie poformatować telefon, bo miałem za dużo materiału. Jest tu dużo złota, nie wiem gdzie oni są, muszę ich odnaleźć. Nie wiem, gdzie jest Misza z Marcinem. Biegniemy. Widziałem gdzieś Marcina z przodu. Tu też można habaninki pokupować. Całe racice. Krewetki. Duże, małe, większe, mniejsze. Wybierasz? Wszystko jest w jednej cenie. Także nie ma znaczenia, czy bierzemy pierś, czy bierzemy nowy, kosztuje tyle samo. Wszystko razem. Teraz mamy 1,5 kila jeszcze. Tutaj takie suszone rybki. W koszach. Pani odgania muchy takim urządzeniem. Tutaj mamy kraby.
rambutan, a ten mango. Tutaj obok boczek. Tutaj kurczęta. Dobra. To, to mamy. Tam można kupić już gotowe, usmażone rybki oraz tego typu sałatki. Ryby z grilla, zapachy pierwszorzędne. Wewnątrz trawa cytrynowa, widzicie, włożona do pyska, żeby nabrało tego aromatu. Tutaj też takie stoisko, różne rzeczy. Sałatki przygotowane, rybki, potrawki. Bardzo ładnie to wygląda, piękny zapach się unosi. My tu kupować nic nie będziemy, no z tego względu, że mamy swoje, tak? Będziemy grilla dzisiaj robić. Taki węgiel się kupuje też na grilla. Ci znowu gdzieś poszli, muszę nadążać. Azjatyckie klimaty. Chłopaki kupują warzywka. A ty. Starotnie. Cebulę. Mamy tego ogórek. Tutaj przyprawy suszone, papryka suszona, grzyby suszone, orzeszki, pieprz pomielony, niepomielony, sól, krewetki małe suszone oraz różnego rodzaju azjatyckie sosiki, co pewnie byłoby to dla jakichś takich osób, które lubią kuchnię wschodnią, azjatycką, rajem, żeby sobie zrobić zakupy. Sosy takie lokalne, widzicie, ktoś po prostu przykleja nalepkę, robi to w domu, bo też się sprzedaje. Nie trzeba nawet rejestrować firmy. Tu mamy coś z Wietnamu. Do Saigonek, ten papier. Do Saigonek. No i rynek wewnątrz tak się prezentuje. Dużo więcej ludzi jest rano, z samego rana. Przyjeżdżają, kupują. Czy to do restauracji, czy do siebie do domu, zakupy. Robi się tu generalnie rano, później po południu już się zamykają. Prezes oczywiście potrzebuje rąk wolnych do tego, żeby... O, a może nóżki? Moryskie dziadostwo? Weźmy. To wiesz co, może udało się kupić już zrobione. Bo... A tutaj pan rybki robi, wybrzusza je. O, widzicie? Wnętrzności idą też po coś na pewno, nie? Misza kupił jeszcze kurze stopki, łapki. Tutaj panie muzułmanki. Całe racice. Wnętrzności serca, nerki, wątroby. A można też i takie kupić sierpy. Kłódki, tutaj już takie metalowe rzeczy. A zobaczcie, jakie tutaj ogromne awokado. Takie im rośnie tutaj. Nie wszystkie gatunki nadają się na eksport, ponieważ one lokalne często są od na rynek lokalny. Trzeba szybko zjeść, bo po prostu nie wytrzymują długo w transporcie, czy gdzieś w chłodniach nawet, czy w magazynach. Akurat Marcin tutaj mają farmy, które no, robią te awokado, które jest sprzedawalne.
tuk-tuk fajnie pomalowany, ale chyba przez szybę to on za dużo nie widzi. Street foody, fast foody, owoce. Zamknięte czy otwarte? Zamknięte. Marcin jeszcze w sklepie tu zakupy robi drobne. Po co ja tu zamykałem? I chuj, nie możesz, i cholera, nie możesz otworzyć. Bo oni tego nigdy nie zamykają, się kimś na farmę jeździ, nie? Ale gdzie to... Czekaj, czekaj. Zamki się tam poblokowały i Misza będzie tędy przechodził, żeby otworzyć. Dobra, jesteśmy w domu. Ale jestem stary pokuczony. Drama. Misza, tak długo cię nie było. Gdzie ty byłeś? W aptece. Po co? Poprosił mnie znajomy, bardzo zaufany, żebym mu załatwił inwermektynę. O. I z tym jest straszny problem teraz w Polsce podobno. Wiem od jednego z patronów, który jest zootechnikiem, że też się stosuje przeciwko na ten... Na robaki. Tak, zwierzęta się to daje. Też tam to biorę. Ja sam czasami to biorę. I ja daję też psu czasami. Ja pierdolę, co za dzień. Co za dzień. Zamykaj, bo tutaj nic nie robi, no. Jesteśmy kurna w centrum. Ty, zamknąłem drzwi, jakie błoto odpadło. Chłopaki mówią, że jedno wino to za mało, a to są podwójne, bo to jest dwa, no ale kup jeszcze, no to kupiłem, nie? Zasady ruchów w tym kraju są po prostu fantastyczne, nie? Troszkę tak pod prąd. Nie, bo tutaj bierzesz tęk to większy, niż nie? Tak. W Ameryce tęk to pierwszy, u nas są tam jakieś zasady, a tu tęk to większy. A to my. Przyjechaliśmy do fabryki lodu. Jeden śpi na skrzynce, czy jakby to nazwać. Drugi tam, trzeci się obudził. Idziemy po lód, ale nie ma tych brył lodu. A tu jakby jakaś nowa linia powstała do lodu. Także tu się produkuje lód w takich dużych kostkach lub mniejszych, lub jeszcze mniejszych, tam kto jak klient sobie zażyczy. Od razu widzicie, jest waga, płatne. Ile Misza to kosztuje? 5 zł. Za? Za 10 kilo. 5 zł za 10 kilo. Super. No tak już, bo kiedyś byliśmy to zawsze na tej drugiej części, tam mieli takie duże kostki lodu też, nie? I też kruszarki do tego oczywiście. Widać, że dobry biznes. No, tak ta cała instalacja wygląda, chłodząca. To jest piła do przecinania tych dużych bloków lodu. Pokazywałem wam nieraz na filmach, mają takie ogromne kostki lodu. Tutaj jest ta starsza linia. Też jakieś rurki chłodzące. I tutaj zawsze leżały takie duże, duże kostki. Tu też jest piła do cięcia tego. Kiedyś na filmach pokazywałem, nawet gdzieś się gekon zamroził. No niestety nie mają tej dużej, więc wam nie pokażę.